Paweł Berensewicz Czy wojna jest dla dziewczyn? Historia inspirowana wspomnieniami Elżbiety Łukaszczyk z domu Łaniewskiej z archiwum historii mówionej. Pod koniec drugiego tygodnia naszych sierpniowych wakacji nad morzem Antek bardzo się zmienił. Nadal codziennie rano przychodził na plażę w towarzystwie swojej groźnie wyglądającej niani, ale to nie był już ten sam Antek. Spoważniał bardzo, nachmurzył się, wyprostował. Zaczął gdzieś znikać na długie godziny i prawie w ogóle przestał wchodzić do wody. Któregoś dnia podpatrzyłam nawet, jak skryty za plażowym koszem robi siedem i pół pompki, a potem ogląda swoje ramię i sprawdza, jak bardzo urosły mu mięśnie. – Mogę z tobą poćwiczyć? – zapytałam wtedy z znienacka, a on podskoczył jak oparzony. – Zjeżdżaj stąd, Elka – to nie są babskie sprawy, burknął. Poza tym, to jeszcze smarkata jesteś. O tej smarkatości to chyba tylko nazłość powiedział, bo sam przecież ledwie pół roku ode mnie był starszy. On październikowy, a ja kwietniowa. Gdybym się odrobineczkę pośpieszyła i parę dni wcześniej przyszła na świat, też bym się teraz tak jak on do czwartej klasy wybierała. Dziewczynką wprawdzie i tak bym była, z tym już nic nie dało się zrobić, ale jeszcze całkiem niedawno wcale mu to tak bardzo nie przeszkadzało. Ganialiśmy razem po wydmach, budowaliśmy zamek z piasku i Antek przyznał nawet, że północno wschodnia baszta, czyli ta moja, jest prawie równie dobra jak jego południowo zachodnia. Nie mogłam pojąć, skąd wzięła się ta jego nagła niechęć do kobiet. Nie, to nie, prychnęła murażona. Sam się baw! Popatrzył na mnie z goryczą zmieszaną z dobrotliwym pobłażaniem i westchnął. Oj, dziecko, dziecko, żebym to ja miał czas na zabawę. Ze wszystkich chłopaków na świecie on w tej chwili był najwstrętniejszy. Nie mogłam wytrzymać i pokazałam mu język. Następnego dnia nie spuszczałam antka z oka. Postanowiłam dowiedzieć się, gdzie się tak ukradkiem wymyka, kiedy wszyscy smażą się na plaży. Koniecznie chciałam odkryć tę jego chłopacką tajemnicę, a potem powiedzieć mu, co o tym wszystkim myślę. Ha, ha! Zamierzałam się zaśmiać. I to niby mają być te dorosłe sprawy. Antek z początku leżał na piasku i myślał. W cienistym wnętrzu wiklinowego kosza siedziała niania, której przykazano mieć na niego baczenie. Ponieważ chłopiec nie robił kompletnie nic, przed czym należało go pilnować, Oddech kobiety stawał się coraz głośniejszy, wolniejszy, bardziej miarowy, aż w końcu przeszedł w wyraźne pochrapywanie. Antek wyczekał jeszcze chwilę, żeby się upewnić, czy opiekunkę sen zmarzą na dobre, po czym powoli podniósł się z piasku. Rozejrzał się po plaży, czy nikt go nie obserwuje. Udałam, że całą moją uwagę zaprząta kolekcja muszelek i kolorowych kamyków, ale kątem oka obserwowałam każdy jego ruch. Schylił się, niedbale wziął z piasku plażowe wiaderko, napełnił je wodą i ostrożnie stawiając stopy ruszył w kierunku pasa nadmorskich wydm. Nie musiałam nawet go śledzić, woda z jego wiaderka kapała na piasek i zanim słońce zdążyło ją wysuszyć, Znaczyła na plaży wyraźny ślad. Poczekałam aż jasna głowa Antka zniknie za wydmami i szybko pobiegłam za nim. Przed szczytem wydmy ukucnęłam za karłowatą sosenką i ostrożnie wystawiłam głowę z zapiaszczystego grzbietu. Znajdowała się tam płytka dolinka pomiędzy sąsiednimi wydmami. Antek klęczał na piasku zajęty jakąś pilną pracą i mruczał coś do siebie. Pełznąc na czworakach, podsunęłam się bliżej i wtedy usłyszałam wyraźnie. – Melduję posłusznie, że dziesięć, panie generale. Podpełzłam jeszcze bliżej. Przed Antkiem na ziemi leżało dziesięć kulek zlepionych z wilgotnego piasku. Chłopiec wlewał właśnie wodę z wiaderka do niewielkiego dołka, żeby przygotować materiał na kolejne kule. – Dwa pączki, poproszę! Zawołałam wesoło, a on znowu nerwowo podskoczył. Już cię tu nie ma, szpiegu jeden! Warknął, ale ja postanowiłam się nie zrażać. Mogę z tobą polepić pączki? zapytałam grzecznie. Popatrzył na mnie ze zgrozą. Pączki? krzyknął. Dziewczyno! Wojna idzie, a ty mi tu o pączkach! To są pociski, a nie pączki! Kiedy zapytałam, po co mu pociski, zapadł się w sobie, jakby porażony moją niewiedzą. Potem kazał mi przysiąc na miłość ojczyzny, że to co usłyszę nie wyjdzie poza piaszczystą nieckę, w której byliśmy ukryci. I zaczął przyciszonym głosem. Z nad morza, nisko nad ziemią leci niemiecki samolot, rozumiesz? Oczywiście, że rozumiałam. W ostatnich dniach prawie w każdej rozmowie dorosłych latały niemieckie samoloty. A wstrętny i śmieszny Hitler wymachiwał zaciśniętą pięścią. Myśli, że jest bezpieczny, tłumaczył dalej Antek. Ale ja już na niego czekam, rozumiesz? Kiedy jest blisko, zrywam się z ziemi i rzucam w niego pociskiem. Kulka rozbija mu się na pancerzu, piasek wpada do silnika, silnik zaczyna się krztusić, samolot traci wysokość, pikuje prosto w ziemię i bum, rozumiesz? Rozumiałam i bardzo mi się podobał ten plan. A mogę porzucać z tobą? Spytałam, a on popukał się w czoło. No, to bym ci chociaż pociski podawała. Prosiłam. Nic nie chciał o tym słyszeć. Wojna nie jest dla dziewczyn, burknął, a ja pomyślałam, że to okropnie niesprawiedliwe. Prawda, że to nieprawda, że wojna nie jest dla dziewczyn? Zapytałam tatę, który wieczorem przysiadł na moim łóżku i starannie poprawiał mi kołdrę. Tata uśmiechnął się i powiedział: Wojna w ogóle nie jest dla dzieci, córeczko. Z początku trochę mnie ta odpowiedź rozczarowała, ale po chwili zaczęłam w niej dostrzegać także pewne dobre strony. Czyli dla chłopców też nie? Upewniłam się. Dla chłopców też nie, potwierdził tata. A ja bardzo się ucieszyłam. A w ogóle to będzie wojna? Spytałam. Właściwie to chyba chciałam, żeby była. Chciałam, żeby ten zarozumiały antek na własnej skórze przekonał się, że sam też jest za mały na wojnę i przestał zadzierać nosa. Tata spoważniał, odgarnął mi włosy z czoła i powiedział. Może i będzie, ale nie martw się, tobie na pewno nic nie grozi. Opowiedział mi o naszych potężnych przyjaciołach za granicą, którzy nie pozwolą nas skrzywdzić. Mówił o polskich żołnierzach, którzy mają karabiny, czołgi, samoloty i prawdziwe pociski, a nie jakieś tam śmieszne kulki z piasku. Mój tata był wysoki i strasznie, strasznie silny. Chyba w ogóle najsilniejszy na świecie. Potrafił bez najmniejszego trudu jedną ręką podnieść mnie z ziemi i podrzucić jak lekką piłeczkę. Lecąc w powietrzu, zawsze głośno piszczałam, że niby okropnie się boję, ale tak naprawdę nie bałam się wcale. Wiedziałam, że tata mnie złapie i bezpiecznie postawi na ziemię. Nie chciałabym być w skórze tych złych niemców, którzy przyszliby zrobić mi krzywdę. Oczami wyobraźni widziałam, jak wylatują jeden po drugim drzwiami i oknami, a mój tata otrzepuje po każdym ręce i grzecznie im radzi, żeby już nie wracali. A jak przyjadą po mnie czołgiem? Spytałam wesoło. To było zaproszenie do naszej ulubionej zabawy, w głupią odpowiedź na głupie pytanie. To im powiem, że moja księżniczka jeździ tylko karetą. A jak będą do nas strzelać? To im zatkam lufę palcem. A jak będą mieć więcej niż dziesięć karabinów? To użyję też palców u nóg. A jak będą zrzucać bomby? To je złapię i odeślę im pocztą. A jak znowu je rzucą, to dmuchnę tak mocno, żeby do nich wróciły. Tata nadał policzki i taką zrobił przy tym śmieszną minę, że aż mnie brzuch rozbolał ze śmiechu. No, śpij już córeczko, powiedział całując mnie w czoło. Wstał, podszedł do drzwi i zgasił wychodząc światło. Zasypiałam cichutko chichocząc. Kiedy tydzień później na Warszawę spadły bomby, nie było komu dmuchać i wtykać palców w lufy karabinów. Tate wezwano do wojska i walczył gdzieś z Niemcami, a my z mamą zostałyśmy same i bałyśmy się i za siebie i za niego. Najpierw, jak rój złośliwych szerszeni, bzyczały silniki samolotów. Potem słychać było świst lecących bomb. Mogły spaść wszędzie. Na marszałkowskiej, w łazienkach, na placu zamkowym, w naszym stołowym pokoju. Wtulałam się w mamę najmocniej jak mogłam. To zawsze była najlepsza kryjówka. Ciepła, ciemna, pachnąca. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś zły mnie tam kiedyś odnalazł. Tym razem, choćbym nie wiem, jak się wtulała, choćbym nie wiem, jak mocno zamykała oczy i zatykała uszy. I tak słyszałam głośne wybuchy i czułam drżenie mamy i miasta. Mama była lekarką. W czasie wojny lekarze mają o wiele więcej pracy niż zwykle. Normalne pokojowe ospy, różyczki i świnki wcale nie przestają atakować. Nadal przez nieuwagę spada się ze schodów i rozcina sobie palce przy krojeniu cebuli. A jeszcze na dodatek ludzie specjalnie robią sobie nawzajem krzywdę bombami, czołgami, ogniem i żelastwem. Przez to wszystko moja mama zamiast po prostu być moją mamą, moim aniołem stróżem, moim bunkrem i schronem, dzień i noc pracowała w szpitalu zszywając rany, składając połamane kości, lecząc oparzenia, a czasami patrząc smutno na tych, którym nie mogła już pomóc. Zostawałam w domu z Ciocią. Na dźwięk ostrzegawczych syren zbiegałyśmy do piwnicy, bo tam pod ziemią byłyśmy dalej od bomb. Między nami a nimi były jeszcze grube, masywne ściany. Któregoś dnia, kiedy siedziałam skulona w piwnicznym kącie, coś straszliwie huknęło i zatrzęsła się ziemia. Szary pył sypnął nam się na głowy, a ja zamknęłam oczy i czekałam, aż w ślad zapyłem runie sufit i pierwsze piętro i nasze mieszkanie na górze razem z szafą, łóżkiem i stołem. Nic nie runęło, zapadła cisza i przez chwilę słychać było tylko szelest opadającego kurzu. Potem i to ucichło. Kiedy wyszliśmy z piwnicy, podwórze wyglądało, jakby usłane było kryształkami lodu. Pod stopami chrzęściły kawałki szkła. Nasz dom stał nietknięty, tylko z okien od huku powypadały wszystkie szyby. Pamiętam minę Jurka, chłopaka sąsiadów, który patrzył do góry z rozdziawioną buzią. Przed wakacjami zupełnie niechcący wybił piłką jeden niewielki lufcik w mieszkaniu profesorstwa zalewskich. Stróż Wincenty gonił go wtedy z miotłą po całym podwórku. A sądząc po czerwonych pręgach poniżej krótkich spodanek jurka, gonił go całkiem skutecznie. Tym razem wincenty nie ruszył za nikim w pościg. Zacisnął wściekle zęby i zabrał się za zamiatanie potłuczonego szkła. Taka to już sprawiedliwość na tym świecie, myślał pewnie Jurek, za jedną małą szybkę cięgi, a za wszystkie naraz nawet złego słówka. Dzięki Bogu, że w nas nie trafiło! drżącym głosem wyszeptała ciocia. W nas nie trafiło, ale trafiło w kogo innego. Dwie bramy dalej na naszej ulicy, bił w niebo słup dymu. Do ambulansów, dorożek, wozów wyprowadzano albo wynoszono mieszkańców kamienicy. Niektórzy krzyczeli, inni płakali, jeszcze inni w milczeniu zaciskali z bólu zęby. Odjeżdżano w pośpiechu, żeby zdążyć do najbliższego szpitala. Choć nawet ja wiedziałam, że niektórym niepotrzebny już lekarz. Wiedziałam też, że tej nocy mama znowu zostanie w pracy, a ja nie zamierzałam sama wracać do piwnicy. Uparła się, nie mogłam nic zrobić. Przepraszająco powiedziała ciocia, kiedy zaprowadziła mnie do szpitala, a mama zbiegła na dół po wielkich kamiennych schodach. Uparłaś się? Mama popatrzyła na mnie poważnym, zmęczonym wzrokiem, a ja odpowiedziałam. Tak, i ciocia nie mogła kompletnie nic zrobić. Z powrotem na schody mama weszła, trzymając mnie za rękę. Poszłyśmy do jakiegoś pokoju i tam usłyszałam: Siedź tu i nie ruszaj się stąd. Siedziałam tam i nie ruszałam się tak długo, jak normalny człowiek może wytrzymać, siedząc i nie ruszając się. A potem wyszłam na korytarz. Straszny tam panował rozgardiarz. Pielęgniarki i lekarze ganiali w tej z powrotem, a spoceni sanitariusze raz po raz wnosili rannych z kolejnych domów, które miały mniej szczęścia niż nasz. Z drogi! krzyknął ktoś do mnie, a ja posłusznie przykleiłam się do ściany. Tuż obok mnie postawiono nosze, na których leżał starszy pan w eleganckim garniturze. Lewy rękaw jego granatowej marynarki zmienił kolor na ciemnofioletowy. Nożyczki w czyichś zręcznych palcach rozcięły zakrwawiony materiał, a ja zamknęłam oczy, żeby nie widzieć, co jest pod spodem. Przytrzymaj tutaj! usłyszałam po chwili stanowczy głos mamy. Trzęsłam się ze strachu, ale położyłam dwa palce na białym opatrunku zakrywającym zranione miejsce, a mama owinęła go bandażem. Miałaś siedzieć i się nie ruszać. Wycedziła przez zęby, a ja szepnęłam: Przepraszam, mamo. Kiedy zamiast odesłać mnie za karę z powrotem do cioci, mama uśmiechnęła się, pogłaskała mnie po głowie i powiedziała Dziękuję za pomoc córeczko. Zrozumiałam, że przyszły dziwne czasy. Tata nie wrócił do nas z wojny. To znaczy nie było aż tak źle jak na przykład z panem Mareckim, ojcem Zosi, mojej koleżanki z podwórka. Pani Marecka któregoś dnia otrzymała wiadomość, że mąż poległ na polu chwały, a Zosi powiedziano, że miała dzielnego tatę. My z mamą na początku o tatusiu nie wiedziałyśmy nic. Brak wiadomości to dobra wiadomość, tłumaczyła mi mama, ale ja i tak okropnie tęskniłam. Któregoś dnia wieczorem musiała być chyba wczesna wiosna, ktoś cicho zapukał do drzwi. W progu stał młody mężczyzna z bardzo poważną miną. Pani pułkownikowa Łaniewska? Spytał. Mama była blada jak jej lekarski fartuch. Tak, powiedziała i wpuściła gościa do środka. Kiedy kwadrans później odprowadzała go do drzwi, uśmiechała się jak kiedyś w dawnych czasach. Tatuś nie poległ na polu chwały. Dostał się do niewoli, ale udało mu się z niej uciec. Schował się w jakiejś dobrej kryjówce i z ukrycia dalej walczył z Niemcami. Niemcy wszędzie go szukali, ale nie mogli go znaleźć. Okropnie nie chciałam, żeby go znaleźli. Martwiłam się, że gdyby tak się stało, mógłby sobie nie poradzić. Tatuś był sam jeden, a Niemców przecież cała zgraja. Widywałam ich codziennie idąc i wracając ze szkoły. Kręcili się po mieście, stukali po chodnikach podkutymi butami patrzyli groźnie spod swoich szarozielonych hełmów. Stanowczo byłoby bardzo źle, gdyby znaleźli tatusia. Kiedy obcy pan wyszedł i dowiedziałam się już wszystkiego, mama posadziła mnie na kolanach i popatrzyła mi prosto w oczy. Posłuchaj, córeczko, powiedziała tak poważnie, jak jeszcze nigdy wcześniej do mnie nie mówiła. To będzie nasza wspólna, najprzeogromniejsza tajemnica. Miewałam już oczywiście wcześniej tajemnice. Zakopałam kiedyś pod krzakiem bzu kolorowy widoczek przykryty butelkowym szkiełkiem, i postanowiłam, że nikomu nigdy o tym nie powiem. Nie powiedziałam aż przez osiem dni, i dopiero potem pokazałam widoczek mojej najlepszej koleżance, koleżance mojej najlepszej koleżanki i jeszcze tej koleżanki, najlepszej koleżanki, najlepszej, koleżanki, najlepszej koleżance. Z trudem wytrzymałam tak długo, ale w końcu to była wielka tajemnica. Teraz chodziło o tajemnicę najprzeogromniejszą, ukrytego tatę, a nie żaden widoczek. Czułam, że osiem dni trzymania buzi na kłódkę to tym razem o wiele za mało. Nigdy, przenigdy nikomu nie mów, co wiesz o tatusiu. Powiedziała mama, a ja szepnęłam: A jak ktoś zapyta? Powiesz, że nie wrócił z wojny. A jak to będzie ktoś dorosły? Powiesz, że nie wrócił z wojny. A jak to będzie ciocia? Powiesz, że nie wrócił z wojny. A jak to będziesz ty? Oj, daj już spokój z tymi pytaniami. Moja mama była bardzo kochana, ale w ogóle nie potrafiła bawić się w głupią odpowiedź na głupie pytanie. Kiedy przyszli dwaj panowie w czarnych płaszczach, mamy nie było w domu. Możemy wejść i zaczekać na nią? spytał grzecznie młodszy z nich. Wyglądali bardzo miło i pomyślałam, że to na pewno znajomi Tatusia i że mają o nim jakieś nowe wiadomości. Wpuściłam ich do pokoju i poprosiłam, żeby usiedli. Ale z ciebie miła i mądra dziewczynka! powiedział znów ten sam i pogłaskał mnie po głowie. Tatuś jest pewnie bardzo z ciebie dumny. Uśmiechnął się i przyjrzał mi się badawczo. Nie wiem, odpowiedziałam i zarumieniłam się trochę. Drugi mężczyzna wyjął z kieszeni paczkę cukierków, a pierwszy powiedział: Proszę, poczęstuj się. Tatuś pewnie też ci takie kupuje, prawda? Nie, proszę pana, takich jeszcze nie jadłam odpowiedziałam zgodnie z prawdą. Zaśmiali się obaj. A ja byłam już prawie pewna, że zaraz opowiedzą mi coś o tatusiu. Oni jednak tylko pytali, A gdzie jest teraz twój tatuś? mrugnął do mnie ten młodszy. Bardzo się z nim przyjaźnijmy, chcielibyśmy z nim porozmawiać. Tatuś się ukrywa i tylko mamusia wie, gdzie chciałam powiedzieć, ale coś mnie powstrzymało. Przypomniał mi się pewien przemiły wilk, który słodkimi słówkami wyciągnął od czerwonego kapturka ściśle tajne informacje a potem bardzo brzydko obszedł się z babcią. Jakie to szczęście, że tatuś czytał mi tę bajkę, kiedy jeszcze się nie ukrywał. Tatuś nie wrócił z wojny, powiedziała mi w tym momencie przyszła mama. Panowie pokazali mamie jakieś legitymacje, zaprowadzili ją do kuchni i zamknęli za sobą drzwi. Nie słyszałam, o czym rozmawiali, ale panowie nie byli już tacy mili, a pod koniec nawet krzyczeli. Wychodząc, ten od cukierków pochylił się nade mną i warknął dziwnym wilczym głosem. Nemyśl, moja panna, że nas oszuka i tak my go znaleszcz. Miał bardzo wielkie oczy i wcale nie musiałam pytać, dlaczego. Potem jeszcze wiele razy nieznani mi ludzie przychodzili do naszego domu. Jedni byli dobrzy, a drudzy źli. Jedni przynosili mamie wiadomości o tacie, drudzy chcieli je od niej wyciągnąć. Nie miałam pojęcia jak mama ich odróżnia. Wszyscy wyglądali prawie zupełnie tak samo. Po jednej z takich wizyt mama weszła do mojego pokoju z tajemniczym uśmiechem. Chciałabyś zobaczyć się z tatą? Spytała. Odtańczyłam wtedy po pokoju najdzikszy taniec, jaki potrafiłam wymyślić. Skakałam wokół stołu, machałam rękami, wierzgałam nogami, kręciłam głową i rzucałam warkoczami. He. Czy tak się zachowuje dobrze wychowana młoda panienka? Zaśmiała się mama, a ja jej przypomniałam, że przecież już wcale nie jestem taka młoda. To była starannie zaplanowana akcja. Spotkanie w domu oczywiście było wykluczone. Pan od cukierków albo jego koledzy mogli się czaić gdzieś za rogiem i wyskoczyć z nienacka w odpowiednim momencie. W mieście też nie było bezpiecznie. Ktoś mógłby pójść za nami i w ten sposób znaleźć tatusia, a tego przecież nie chciałyśmy. Mama miała znajomych za miastem i tam umówiła się z tatą przez jednego z panów, który przyniósł od niego wiadomość. W niedzielę wstałyśmy o świcie. Ubrałyśmy się wygodnie jak na wycieczkę do lasu. Mama zawiesiła sobie na łokciu wielki wiklinowy kosz, a ja mały koszyczek. Gdyby ktoś pytał, to jedziemy na grzyby. Przypomniała po raz 26. Stróż Wincenty sprowadził dorożkę, która powiozła nas przez most na drugą stronę wisły. Miarowy stukot kopyt na bruku i rytmiczne kołysanie uśpiły mnie prawie natychmiast. To gdzie to się panienka wybiera o takiej wczesnej porze? Wesołe pytanie dorożkarza wyrwało mnie z drzemki. Na spotkanie z. Wybełkotałam i oprzytomniałam mi jeszcze, zanim mama trąciła mnie łokciem. Na spotkanie z grzybami. A, rozumiem, uśmiechnął się dorożkarz. Jak na spotkanie z grzybami, to tylko o tej porze. Bardzo byłam z siebie dumna, że tak zręcznie wybrnęłam z trudnej sytuacji, ale postanowiłam na wszelki wypadek więcej już nie spać, żeby nie tracić czujności. Wąskotorowa ciuchcia żółwim tempem turlała się w stronę jabłonny, a ja pomyślałam, że mogłabym wyskoczyć i popchnąć ją, żeby trochę szybciej jechała. Ale ona się wlecze. Wszystkie grzyby nam wyzbierają, prawda? Mrugnęłam porozumiewawczo, a mama się uśmiechnęła i powiedziała Mam nadzieję, że chociaż jeden zostanie. Wysiadłyśmy na stacji w Dombrówce. Ciuchcia odjechała sapiąc ze zmęczenia, a my zostałyśmy same. Najwyraźniej nikt za nami nie przyjechał. Mama odetchnęła z ulgą i poszłyśmy w stronę lasu. Na grzyby, na grzyby, na grzyby, podśpiewywałam sobie pod nosem i wywijałam w powietrzu pustym koszykiem. Tata czekał na nas w stołowym pokoju w domku znajomych mamy. Zapuścił wąsy i brodę. To mogłoby zmylić pana od cukierków, ale nie mnie. Tato! krzyknęłam i zadyndałam mu na szyi. Ściskałam go tak mocno, że zaczął się dusić. Kiedy puściłam, podniósł mnie do góry i odsunął od siebie, żeby mi się lepiej przyjrzeć. Trzymał mnie z taką łatwością, jakbym w ogóle nic nie ważyła. Potem siadłam mu na kolanach i gadałam, 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 i mama też mówiła. I opowiedziała o panu z cukierkami i o naszej najprzeogromniejszej tajemnicy. I o tym, jak dzielnie jej nie wygadałam. Zuch dziewczyna! Pochwalił mnie tata. Potem nagle posmutniał i westchnął. Przecież to ja miałem cię bronić, a nie ty mnie. E tam! Machnęłam ręką. Ja też bym cię mogła obronić. Nawet jakby mnie gonili? Tata mrugnął do mnie okiem, a ja już wiedziałam, o co mu chodzi. Pewnie, powiedziałam. Podstawiłabym mi nogę i wszyscy by się wywalili. A gdyby gonili mnie samochodem? To bym zrobiła drogowskaz. Tata sto kilometrów i ustawiłabym go w przeciwnym kierunku. A gdyby mnie już złapali? To bym wykopała dziurę na drugą stronę ziemi i tam byśmy uciekli. Ale mnie też byście zabrali? Nieśmiało spytała mama. Popatrzyliśmy z tatą na siebie i nagle jednocześnie powiedzieliśmy. No dobrze, niech ci będzie. Potem jeszcze bardzo długo, wesoło rozmawialiśmy, aż wreszcie musiałyśmy wracać i to już było smutne. Jak tam grzyby, pani doktor? zapytał stróż Wincenty, otwierając nam bramy. Jakie grzyby? A, a, grzyby. E, bardzo dobrze, bardzo dobrze, powiedziała mama. Jej kosz był zupełnie pusty. Od pewnego majowego popołudnia miałam jeszcze drugą najprzeogromniejszą tajemnicę. Starsza siostra jednej z moich szkolnych koleżanek podeszła do mnie po lekcjach i odciągnęła na bok. Powiedziała, że jest druchną hanką, i zapytała, czy umiem zachować sekret. A ja prawie zawołałam, no pewnie. Marzyłam o tym, żeby na dowód opowiedzieć druchnie o tacie i o tym, jak się nie wygadałam przed panem od cukierków. Ale przecież w ten sposób udowodniłabym coś zupełnie odwrotnego. Więc tylko dodałam poważnie. Naprawdę umiem. Chodziło o to, czy chciałabym wstąpić do harcerstwa. Harcerstwo uczyło, jak być dobrym, dzielnym człowiekiem i jak tą dobrocią i dzielnością służyć innym ludziom i Polsce. Ja chciałam, ale druchna Hanka powiedziała, że najpierw muszą się na to zgodzić mama i tata. Mój tata nie wrócił z wojny, poinformowałam, a ona stwierdziła, że w takim razie muszę spytać mamy. Ale pamiętaj, że nasza rozmowa ma zostać między tobą, mną i twoją mamą. Rozumiesz? Oczywiście, że rozumiem druchno. Odpowiedziałam, jakbym już była harcerką. Ze szkoły wracałam z Janką, która mieszkała w sąsiedniej kamienicy. Zawsze po drodze pytlowałyśmy jak najęte, ale tego dnia jakoś dziwnie żadna z nas nie paliła się do rozmowy. Że ja milczałam, to całkiem zrozumiałe. Musiałam przecież pilnować nowej, najprzeogromniejszej tajemnicy. Poza tym śpieszyło mi się okropnie, żeby porozmawiać z mamą i poprosić ją o zgodę. Ale czemu Janka była taka milcząca? Zwykle nie potrafiła sekundy wytrzymać bez gadania. Najwyraźniej tym razem też przychodziło jej to z trudnością, bo nagle zatrzymała się i powiedziała z bardzo dumną miną. Żebyś tylko wiedziała, jaką ja mam tajemnicę? No jaką? Spytałam. Taką, że nawet tobie nie mogę powiedzieć. Wzruszyłam ramionami i mruknęłam lekceważąco. Nie bój się, na pewno nie większą niż moja. Spojrzała na mnie z politowaniem i stwierdziła: na pewno większą. A właśnie, że nie! tupnęłam nogą. A właśnie, że tak! nadąsała się Janka. Doszłyśmy właśnie do naszej kamienicy, więc rzuciłam na pożegnanie krótkie: a właśnie, że nie! i obrażona skręciłam w bramę. Już miałam wejść na schody i biegiem popędzić na górę, kiedy poczułam, jak jakaś silna ręka chwyta mnie za ramię. Chciałam krzyknąć, ale druga ręka zakryła mi twarz. Ktoś pociągnął mnie za sobą i nagle znalazłam się w jakimś mieszkaniu na parterze. Napastnik zamknął za sobą drzwi i zwolnił uchwyt. Oburzona odwróciłam się w jego stronę i ze zdziwieniem ujrzałam wąsatą twarz stróża Wincentego. Stróż patrzył na mnie ponuro i cichym, chrapliwym głosem powiedział: Przyszli po panią doktor, są tam teraz w mieszkaniu. Chciałam go ominąć i popędzić na górę, ale cofnął się o krok i oparł o drzwi całym ciężarem swojego ogromnego ciała. Niech tu panienka zaczeka, powiedział zaskakująco łagodnie. Pani doktor na pewno by tak wolała. Przysiadłam bezsilnie na małym zydelku w przedpokoju i z ponurą miną nasłuchiwałam odgłosów głosów z klatki schodowej. Długo, bardzo długo panowała tam całkowita cisza. Potem wreszcie usłyszałam stłumione trzaśnięcie drzwi gdzieś na górze, tu pod podkutych buciorów na schodach i szuranie jeszcze jakichś innych niewojskowych stóp. Zerwałam się ze stołeczka i podbiegłam do okna wychodzącego na ulicę. Dopiero teraz zauważyłam czarny, błyszczący samochód i dwa motocykle zaparkowane pod domem, na które wcześniej przez sprzeczkę z Janką w ogóle nie zwróciłam uwagi. Z naszej bramy wyszedł mężczyzna w długim płaszczu a za nim dwóch żandarmów z karabinami wycelowanymi w plecy idącej przed nimi mamy. Ten w płaszczu otworzył drzwi samochodu i mama wsiadła do środka. Żandarmi dosiedli motorów i cała kawalkada odjechała spod okna. Odwróciłam się i chciałam podejść do drzwi, ale Wincenty nadal zagradzał je sobą. – Ale ja muszę tam iść! – wrzasnęłam. Stróż westchnął ciężko i podrapał się wielką łapą po siwej czuprynie. Panienka tu zaczeka, mruknął. Pójdę sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Po chwili wrócił i bez słowa pokiwał głową. Mieszkanie wyglądało, jakby przeszedł przez nich huragan. Ludzie, którzy przyszli po mamę, najwyraźniej czegoś szukali, i nie obchodziło ich wcale, że ktoś będzie miał przez nich mnóstwo sprzątania. Książki, ubrania, sztućce i fotografie walały się razem po podłodze, a wnętrza szaf ziały ponurą pustką. Mamo, szepnęłam, choć dobrze wiedziałam, że nikt nie odpowie. Poszłam do swojego pokoju, który wyglądał tak jak wszystkie pozostałe. Na stercie po rozrzucanej pościeli przy łóżku leżał mój ukochany Miś, jedyna osoba, do której mogłam się teraz przytulić. Przez chwilę rozważałam też przytulenie się do stróża Wincentego, który stał bezradnie w progu mojego pokoju, ale doszłam do wniosku, że Miś lepiej to zniesie. Kiedy ścisnęłam go tak mocno, że aż zatrzeszczały słomiane wnętrzności, zauważyłam niewielką karteczkę zatkniętą za czerwoną misiową kokardę. Szybko rozwinęłam papierowy rulonik i przeczytałam na głos: Córeczko, zabrali mnie i chyba szybko nie wrócę. Nie martw się o mnie. Bądź dzielną dziewczynką. Pójdź do cioci. Kocham cię. Mama dobrze wiedziała, do kogo będę się przytulać. Siadłam ciężko na łóżku i strasznie chciało mi się płakać. Ale, ponieważ dzielne dziewczynki nie płaczą, pozwoliłam skapnąć trzem małym łezkom, a potem już tylko w środku było mi smutno. Stróż Wincenty przez chwilę nerwowo dreptał po całym mieszkaniu, a potem powiedział swoim zwykłym, chrapliwym głosem. Niech panienka spakuje najważniejsze rzeczy, ja pójdę zawołać dorożkę. Kiedy jechałam do cioci, trzymając na kolanach niewielką walizeczkę, którą mama kupiła tuż przed naszym ostatnim wakacyjnym wyjazdem, przypomniało mi się morze i Antek. I jego głupie, wojna nie jest dla dziewczyn. Teraz już wiedziałam na pewno, że dla dziewczyn też jest, tylko że wcale mnie to nie cieszyło. A na wstąpienie do harcerstwa musiałam pozwolić sobie sama. Antka spotkałam jeszcze raz. Trwało wtedy powstanie warszawskie. W mieszkaniu mojej cioci na Żoliborzu znajdował się szpital polowy. Miałam trzynaście lat i mogłam już trochę pomagać lekarzom i pielęgniarkom. Znoszono tam z okolicy rannych powstańców i cywilów. Któregoś dnia zniesiono jej Antka. Przemykał właśnie labiryntem piwnic, kiedy w pobliżu spadła bomba. Lawina gruzu zasypała go całego, i tylko dzięki temu, że ktoś akurat był w pobliżu, udało się go odkopać. Przynieśli jego chude, poranione ciało na jakichś naprędce skleconych noszach, położyli na podłodze pod ścianą i powiedzieli po prostu: Przysypało chłopaka! Podeszłam z innymi zobaczyć, co się stało. Patrzę, a tu ta sama piegowata gęba, co to mnie kiedyś tak wstrętnie obraziła. Najchętniej wygarnęłabym mu od razu, ale Antek leżał z zamkniętymi oczami i było kilka pilniejszych spraw do zrobienia, niż wygarnianie. Pan doktor Lewandowski, który dowodził naszym szpitalikiem, pozwolił mi sobie pomagać, kiedy zajmowałam się Antkiem. Podawałam narzędzia, przytrzymywałam co trzeba, obmyłam choremu twarz mokrą szmatką, a kiedy się obudził, byłam obok niego. Orety, a ty skąd się tu wzięłaś? To były jego pierwsze słowa. A co? Znowu mi powiesz, że to nie miejsce dla dziewczyn? Uśmiechnęłam się cierpko. Nie, nie o to chodzi, zaprotestował potulnie. Nawet fajnie, że tu jesteś. Potem Antek sobie powoli zdrowiał. Ja mu przynosiłam jedzenie i nauczyłam się nawet sama zmieniać opatrunki. Rozmawialiśmy często o tych ostatnich wakacjach, kiedy to Antek urządził swoje stanowisko strzeleckie na wydmach. I co Antek? Dogryzałam mu czasem. No niewiele się zdały te twoje kule z piasku. Chyba rzeczywiście powinienem był ci wtedy pozwolić podawać pociski. Przeznawał ze skruchą i chichotaliśmy oboje nawet trochę głośniej niż to wypada w szpitalu. Antek nie przeżył wojny. Zginął od kuli zaraz po wyjściu z domu mojej cioci. Nie przeżył też mój tata. Pan od cukierków w końcu go znalazł. Mama przeżyła. Wróciła z Święcimia bardzo schorowana. Nie przeżył strój Wincenty, ale przeżyła Janka. Jej tajemnica nie była ani większa, ani mniejsza od mojej. Była dokładnie taka sama. Kiedy spotkałyśmy się na pierwszej tajnej zbiórce naszego zastępu, z radością podałyśmy sobie ręce. Nie przeżyła moja ciocia i druhna Hanka, a ja przeżyłam. Pan od cukierków też podobno przeżył, a potem do końca życia siedział w więzieniu. Nie przeżył doktor Lewandowski i Adolf Hitler i pani z dzieckiem na ręku, która usiłowała przedostać się na drugą stronę ulicy Słowackiego. Ta wojna. Nie była tylko dla chłopaków.